Pan Jezus Chrystus ma przed sobą cały świat, wszystkich ludzi i do Matki, bo jest oto Syn Twój. Wszyscy staną, że dziećmi Marii w tym momencie. Matka Najświętsza tutaj przenika, bo przeżywa okropny cios, ponieważ Pan Jezus Chrystus niby wymaga od niej kochać Jego morderców. Wymaga od niej przyjąć jako własne dzieci tyle ludzi, którzy w ogóle nie chcą jej, w ogóle gardzą jej, w ogóle nie chcą jej znać, w ogóle nie mają żadnego zainteresowania, aby właściwie ją przyjąć. Będą to buntowane dzieci, będą to dzieci, które niestety oddalają się przez codziennie od niej i to tylko kontynuują obrażać jej Syna, Pana Boga i ją samą. Kim są te dzieci, te wyrudniałe, te straszne? My, ponieważ my tak się zachowujemy i takich przyjmuje Matka Najświętsza, kiedy stała pod krzyżem. Dzieci właściwie swe, które są zapomnialcze, które są obojętni, które nie kochają swoją matkę, swojej matki, które nie chcą jej podobać się, które idą po prostu własną drogą, które tylko mogą są nieposłuszni, które chcą właściwie o tym wszystkim zapomnieć, odwracają się od niej, aby zwrócić się ku baśniom, czyli właściwie do świata, do tego wszystkiego, co wydaje się bardziej przyjemne, bardziej rozkoszne, bardziej miłe, bardziej fajne. I to właściwie jest nasz los. Każdy z nas musi po prostu być pierwszy, powiedział Matko Najświętsza, o wiele za mało Ciebie kocham. Matko Najświętsza, ja po prostu, Panie, nigdy nie myślę o Tobie, bardzo rzadko, podczas gdy cały czas Ty myślisz o mnie i czuwasz nade mną i kochasz mnie nieskończenie i cierpisz za mnie i dajesz mi wszystko, co chcę i jeszcze, co potrzebuję i jeszcze o wiele więcej. I teraz wobec tego jednak Matka Najświętsza przyjmowa nas. I od tego momentu jej troska jest, aby każdy ze swoich dzieci stało się szczęśliwy, prawdziwie szczęśliwy, aby każde z swoich dzieci było, innymi słowy, uratowane, ochronione od wszelkiego nieszczęścia. Od wszelkiego nieszczęścia. A Matka Najświętsza widzi, że największe i tak naprawdę jedyne nieszczęście to nie jest doczesna śmierć, ponieważ każdy musi umrzeć. I nie po prostu nawet gwałtowna śmierć przez wojnę i tak dalej, choć to jest coś okropnego, ale wieczna śmierć. Dlatego ta wizja piekła. I w ten sposób Matka Najświętsza tak naprawdę w Fatimie właściwie otwiera swe serce. Nastąpią takie czasy, kiedy Matka Najświętsza więcej musi troszczyć się jeszcze o swoich dzieciach niż wcześniej. Dlaczego? Ponieważ dzieci są opuszczone. Dzieci po prostu nie znajdują po prostu tej atmosfery, tego środowiska, tego otoczenia, które sprzyja ich wierze, ich miłości do Pana Boga. Kiedy były czasy, kiedy każdy chodził na mszę w niedzielę. Czasy, kiedy ludzie żyli z Panem Bogiem. W maju właściwie mieli nabożeństwo majowe. W czerwcu nabożeństwo czerwcowe. W październiku odmawili różaniec regularnie. W ciągu całego roku pacierz poranny, wieczorny. Anioł Pański, różaniec codzienny. To był katolicki dom. Nasze babcie po prostu to na pewno przeżywali albo w tym tak samo tak żyli. A my o tym wszystkim prawie już nawet nie wiemy, co to jest. Nie znamy nawet tych wspaniałych, pięknych pieśni, które nasi przodkowie tutaj śpiewali po prostu z takim zapałem. Powoli tylko odkrywamy przez naszych wspaniałych, przez naszych chorystów i naszych organistów, którzy oddają nam te piękne, dawne pieśni. A teraz to wszystko leży. To wszystko jest zastąpione przez właściwie gry komputerowe, przez YouTube, przez czaty, przez takie po prostu używanie niezmierne, nadmierne komputera, internetu i tak dalej, w którym siedzisz i to jest twój bożek i to oglądasz od rana wieczora, idziesz z nim spać i w cały czas po prostu to wpływa na ciebie i tam już praktycznie nie ma żadnego Pana Boga, żadnej Matki Najświętszej, ale wręcz przeciwnie, często po prostu nie tylko obojętne sprawy albo kłamliwe sprawy, ale złe rzeczy.
bardzo złe rzeczy, bardzo niszczące, prowadzą człowieka do grzechu ciężkiego i z grzechu ciężkiego jest tylko jeden krok do piekła. Musisz tylko międzyczasem umrzeć. A jeśli wyobrażasz sobie nagle bomba i umrzesz, i wtedy co? I Matka Najświętsza widzi to zagrożenie. Widzi po prostu, jak ciężkie czasy nadchodzili i my jesteśmy w tych częstych czasach. Ciężkich czasach, gdzie nie tylko nagle po prostu pokój na świecie minie, nagle znowu po prostu przerażenie wojny światowej, jak nigdy nie, do tego nie było, ale przede wszystkim opuszczone dusze. Ludzie po prostu żyją, jakby Boga nie było. Ludzie żyją, jakby wieczności nie było. Ludzie żyją, jak wszystko, tyle wszystko zamyka się tutaj na tym świecie i tutaj żyje zawsze i na wieki. I to jest właściwe to kłamstwo. I dlatego ona objawiła się. Dlatego ona otwierała swoje serce, aby tym opuszczonym, zagrożonym dzieciom szczególnie pomóc. Moje dziecko, zobacz, jaka piękna jestem, objawiając się Fatimie. Moje dziecko, zobacz, jaką moc mam. Właściwie, jeśli mogę po prostu zmienić losy świata, uspokoić ludzi, nawracać narody, nawracać najbardziej zatwierdzalnych grzeszników i bandytów. Jestem bardzo mocną matką, bo Pan Jezus, mój Syn, dał mi wszystkie dary, wszystkie łaski. To jest wielkość Marii, którą odkrywamy. To jest więcej niż dobra Matka Jezusa. To jest Królowa nieba i ziemi. I moja Królowa, i moja Pani. I teraz Fatimie chce po prostu nam przypomnieć o tych najważniejszych rzeczach. I najważniejsze rzeczy, które po kolei pokazuje siebie i pokazuje nam, jaki jest cel mojego życia. Pierwszego objawienia, podczas pierwszego objawienia Matka Najświętsza mówi, skąd, na pytanie Lucji, skąd ona jest, jestem z nieba. I Lucja, inspirowana, natchniona przez ten widok takiej niebiańskiej piękności, która po prostu powiedzie, ja też tam mogę iść do nieba. Więc mowa jest o niebie. Pierwsze słowo Fatime są właściwe słowo dotyczące najważniejsze rzeczy, a jakże zapominane przez nas dzisiaj. Kto myśli już o wiecznym szczęściu, o niebie? Tak, właściwie, moi drodzy, to jest Matka Najświętsza. Akurat widok jej, kiedy czytasz opisy Łucji, Matki Najświętszej, jak ona wyglądała, albo wcześniej świętej Bernardety, kiedy widziała Matkę Najświętszą w Lourdes i wielu innych, którzy mieli zaszczyt widzieć właściwie Matkę Najświętszą przed sobą, w jej blasku, w jej piękności. Pamiętaj, co Bernadetta powiedziała. Oglądać, patrzeć, widzieć Marię na krótki czas, to wszystkie radości, wszystkie rozkosze, wszystkie wspaniałości, które mogę zgromadzić sobie na ziemi, są jakby śmieciami. Śmieciami w porównaniu z takim krótkim oglądaniem takiej piękności, tak porywające. I Matka Najświętsza dlatego, że objawiła, abyśmy o tym przypomnieli. Jej blask, jej wielkość, jej piękność. Czy nie chcesz po prostu być mocny, prawdziwy? Ta moc dostaniesz od Marii. Czy nie chcesz być właściwy, że twoje serce, twoja dusza była piękna? Tą piękność dostaniesz od Marii. Że chcesz nie być człowiekiem szlachetnym, człowiekiem mocnym, człowiekiem silnym, jaką osobowością, to wszystko dostaniesz tylko od Chrystusa przez Marię. I jeśli my teraz jesteśmy w tej tragicznej godzinie ludzkości, kiedy nareszcie papież po tylu, tylu latach przypomina sobie, że tutaj jest taka moc, to tym bardziej my musimy uciekać do niej i powiedzieć, Matko, Teraz już czas, abym Tobie dał się całkowicie. W tym sensie, że chcę po prostu uznać, wyznać i przyznać się do prawdy. I ta prawda jest, ja mogę stać szczęśliwym. I szczęśliwy mogę stać w wieczności już teraz, kiedy ja zawsze będę z nią. I uczę się od niej. Więc pierwsze słowo fatimskie, idziesz do nieba, czy idziesz do nieba, czy idziemy do nieba, jesteśmy w kierunku właściwie wędrówki do nieba. Co Matka Najświętsza w pierwszym objawieniu chce nam pokazać? Że człowieku jesteś w drodze.
jest twoja droga, twoje życie jest pielgrzymką, jest wędrówką, jest właściwie, że tak powiem, długim, no nie powiedziałbym spacerem, ale jakimś po prostu właściwie wysiłkiem, kiedy po prostu właściwie jakby ten, który chodzi bardzo często długie właściwie trasy i w ten sposób właściwie osiąga swój cel. I całe nasze życie powinno być po prostu chodzeniem na drodze, stromej drodze, mówi Pan Jezus Chrystus, do szczytów, do góry, do nieba. I tu właściwie pamiętamy i dlatego, że świat XX, XXI wieku o tym zapomina, Matka Najświętsza Fatimie chce nam przypomnieć, że jest niebo i musimy go osiągnąć, bo jeśli tego nie chcemy, to idziemy do piekła. To jest druga strona właściwie rzeczywistości. Jest tylko albo, albo. I tutaj Matka Najświętsza jest niczym innym niż katechetką. Ona nic więcej Fatimie nam przedstawia, niż Kościół Święty, wszyscy święci wcześniej razem z Panem Jezusem na początku nam przedstawili jako jedyną prawdę. To jest ta prawda. Jeśli papież dzisiaj uznaje, że ona ma taką moc, to uznaje, że to jest prawda. Dlaczego, Ojcze Święty, nie mówisz o tych najważniejszych rzeczach? Ani słowem pytamy, patrząc na właściwie na ten akt konsekracji dzisiejszego dnia. Dlaczego mówisz tylko o pokój na świecie? Przerażone. Jest o wiele więcej rzeczy. I ten pokój na świecie dostanie tylko wtedy, jeśli rzeczywiście chcemy podobać się Matce Najświętszej. Papież pisze właściwie w tym dzisiejszym akcie poświęcenia: przebacz nam, przebacz nam. Ale co to znaczy przebacz nam? Jeśli przebacz nam za nasze zbrodnie, za nasze po prostu straszne zachowanie, za naszą nienawiść wobec innych ludzi, za nasze obojętność, za naszą obojętność wobec innych ludzi, za naszą niechęć wobec kolegów i koleżanek, za nasze po prostu właściwy egoizm, który tylko myśli o sobie, no tym bardziej to mu się przebacza za to, że zapominałem o Bogu. Zapominałam o prawa Bożych, zapominałam o tym, co jest najważniejsze, zapominałam o celu mojego życia, zapominałam po prostu, aby wypełnić, aby nawet pytać, jak podobać się Panie Boże, jak wypełnić Twoją wolę, skoro Ty mi wszystko dałeś, jedynie możesz mi prowadzić. Więc trzeba być konsekwentnym, mówimy właściwie do Ojca Świętego. Musimy wracać do tej Matki całkowicie i słuchać, co ona chce. I ona chce nas prowadzić do tego nieba. Inaczej mówić chce, abyśmy unikali piekło. 13 czerwca Matka Najświętsza znowu objawi się w 1917 roku. I wtedy ona właściwie pokazuje nam po raz pierwszy w historii to słynne niepokalane swoje serce. Niepokalane serce, o którym papież mówi dzisiaj właściwie i nawet chce poświęcić świata, nas wszystkich i Rosję i Ukrainę, właściwie to niepokalane serce, to właściwie zostało, ona objawiła, ona dopiero i wtedy Fatimie i pokazała to serce. A co powiedziała, kiedy pokazała swoje serce? Właściwie powiedziała: moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię prowadzi do Boga, do nieba. Więc papież słyszy, będzie twoją ucieczką, twoim schroniskiem. I teraz uciekamy się do ciebie, Matko Najświętsza, będzie naszą ucieczką. O, piękny, natomiast jest bardzo ważne, aby drugie zdanie również dostrzegać. Naszą ucieczką, która prowadzi nas to serce do Boga, do wieczności. Nie prowadzi nas do jakiegoś spokoju tylko na ziemi i jakiegoś dobrobytu. To jest ważne. I w ten sposób musimy po prostu dostrzegać to. Jeśli chcesz być pod opieką tego bardzo mocnego, wręcz prawie wszechmocnego serca Marii, to wtedy musisz po prostu też pozwalać, aby to serce ciebie prowadziło. Aby Matka Najświętsza ciebie stała się kimś ważnym w twoim życiu, jeśli nie najważniejszym. I to powiedziała właściwie w Fatimie. Fatimie właściwie 13 czerwca, objawiając swoje serce, właściwie widziała, po prostu z tego serca przychodzi z promienia. Były promienia, które prowadziły po prostu do góry i promienia, które prowadziły na ziemię.
I dzieci rozumiały, że to znaczy, Matka Najświętsza, to serce prowadzi nas, abyśmy w tym sercu poszli do nieba, abyśmy zaczęli naprawdę być w drodze do nieba, w drodze, aby spawić, ratować swoją duszę, tam, gdzie jest światłość i musimy opuścić ciemności. I w ten sposób Matka Najświętsza po prostu nam kieruje. Tutaj bardzo ważnie w Fatimie Matka Najświętsza cały czas w tych słowach, we wszystkich objawieniach mówi po prostu z jednej strony, że mamy pocieszyć Pana Boga, mamy podobać się Panu Jezusowi, mamy właściwie Mu prawić radość, a nie ciągle Go obrażać i o Nim zapomnieć. I też walczyć, modlić się, ofiarować się za biednych grzeszników, aby ratować biednych grzeszników. Więc z czym są ci biedni grzesznicy niż my sami? My jesteśmy po prostu w tej sytuacji, że wszyscy grzeszymy i Matka Najświętsza chce nas uratować. I chce, abyśmy po prostu widzieli te dwie części świata. Jest część świata, która chce podobać się Panu Bogu. Jest druga część świata, która tego nie chce. Która chce po prostu właściwie uwielbi diabła. Uwielbi rzeczy diabła, uwielbi zasady diabła, hasła diabła. I są te hasła, co? To jest grzech. Obrażać Pana Boga, być nieposłuszny Panu Bogu. Chce być jak Pan Bóg, zastąpić Pana Boga, wyrzucić Pana Boga. To są te okropne grzechy. I więc, abyśmy mogli otrzymać pokój na ziemi, musimy się wycofać od tego złego. I od tego złego, czyli musimy się wycofać od grzechów. Słowo grzech pod tym względem nie jest wymieniane w akcie dzisiejszego dnia, o ile pamiętam. Grzech, który przede wszystkim polega na obrażaniu, na po prostu właściwie na obelgach wobec przeciw Panu Bogu. Tutaj nie ma żadnej mowy. I tutaj musimy zaczynać. I w ten sposób widzimy, moi drodzy, abyśmy po prostu teraz oddali się temu sercu. Matka Najświętsza 13 czerwca pokazuje to serce jako ostatni ratunek w ostatnich czasach. Później mówi to święty, to siostro Łucji, to właściwie teraz Pan Bóg daje światu, nam, tobie, mi, ostatni środek zbawienia, ratunku. Inaczej nie możemy po prostu zwyciężyć. Będziemy przegrać w tej walce przeciw wszystkim mocarstwom diabła, przecież tym wszystkim komunistom, masonom, masonerii i wszystkim tym właściwie ruchom, które chce niszczyć nie tylko naszą wiarę, ale chce po prostu prowadzić nas bezpośrednio do wiecznego potępienia i nieszczęścia. A my wobec tego musimy zachować właściwie wręcz przeciwnie tą prawdziwą wiarę. I musimy teraz po prostu oddać się do Matce Najświętszej, aby ją prosić, aby ona nas strzegła od tych pułapek, od tych niebezpieczeństw. 13 lipca objawia swoją wielką tajemnicę fatymską. Pokazuje nam, jak konkretnie to niepokalane serce działa na świecie. Działa najpierw, aby ratować każdą poszczególną duszę od błędu i od grzechu i prowadzić ją z powrotem do Pana Boga. Dzięki temu nabożeństwu. Dzięki temu, że ktoś, biedny grzesznik, jak jesteśmy, oddaje się Marii i chce być jej prawdziwym dzieckiem, jej prawdziwym rycerzem, jej prawdziwym żołnierzem. Chce oddać się jej. I w ten sposób idziemy w drogę zbawienia. A potem w drugiej części tajemnicy mówi akurat o świecie. Matka Najświętsza nie chce tylko, jej serce jest tak mocne, aby nie tylko ograniczyć się do mojego pokoju, do mnie samego, do mojego krótkiego życia osobistego. Matka Najświętsza jest tak mocna, że Pan Bóg daje jej los świata w ręce. I tu, właściwie w tej drugiej części tajemnicy, mówi akurat o poświęceniu Rosji. Przedstawi nam sytuację, jeśli ludzie teraz w 2021 roku nawracają się do niej, to ona rządzi ich serca i będzie pokój w serca. Rządzi w ich rodzinach i będzie ładna, piękna rodzina. Rządzi po prostu w instytucjach i instytucje rozwijają się pod jej skrzydłem. A potem rządzi na świecie.
rządzi na świecie przez to, że ludzie zaczynają uznać jej jako królową, jak królową, jak panią, jak matką. I w ten sposób nastąpi pokój na świecie. To obiecała. I teraz po prostu, aby właściwie dorobić, muszą ludzie mieć to nabożeństwo do niepokalanego serca. Muszą Matkę Najświętszą kochać. Muszą po prostu, właściwie jak mówi, każdego dnia w Fatimie odmawiać różaniec, tą wielką broń w walce z diabłem, prawda? Muszą przede wszystkim poświęcić siebie Marii, oddać siebie i wszystko, co mają jej. Matko Najświętsza, opiekuj się mną, ja jestem Twoim, a Ty jesteś moją. To jest tak w skrócie po prostu to oddanie się Marii. Ciągle myśleć o niej, ciągle myć się przy sobie, ciągle podporządkować wszystkie moje sprawy jej. I w ten sposób Matka Najświętsza rządzi na świecie u ludzi. I teraz Matka Najświętsza chce przede wszystkim, aby te najokropniejsze potęgi na świecie, które teraz niszczą wszystko, już powiedziałem, z jednej strony cała ta masa tego, co nazywamy komunizmem, druga część świata nazywamy się materializmem albo te wszystkie sekty masońskie, masoneria. I tu Matka Najświętsza bierze swoje słowo, powie, jeśli chcecie uratować się od tych najgorszych wrogów, które są w służbie szatana, które chcą po prostu ustanowić na świecie królestwo diabła, królestwo człowieka bez Boga, które właściwie chcą ustanowić na świecie anarchia antykrysta, tych, którzy właściwie chcą teraz właściwie obalać prawdziwą wiarę katolicką. Chcę, abyśmy po prostu oddalali się od Pana Boga i ustanowili na świecie świat bez Boga. I to jest właściwie świat komunistyczny. To jest świat masoński. I z tego powodu, wobec tego, kiedy to cały świat teraz jest pogrążony w tej tak zwanej ideologii, w tym myśleniu, że pierwsze przykazanie Bogu nie będziemy złudzić. Rób ta, co chce ta. Albo właściwie ty jesteś sam Bogiem. I w tym momencie zachowujesz się jak Bóg, niezależnie robię co chcę i w ten sposób żyję. I to jest dzisiejszy świat. I tu, moi drodzy, Matka Najświętsza chce nas ostrzec, to prawidzi bezpośrednio do tych nieszczęść, które teraz mamy. I które te nieszczęścia zostały zapowiedziane przez Matkę Najświętszą. To jest bardzo ważne. Ona powiedziała, jeśli my nie oddamy się jej, to zostańcie po prostu w objęciach tych wrogów. I wtedy załadnią te tak zwane błędy Rosji, które właściwie tak są określone na całym świecie i rozpowszechniają się, wywołując ogromne, okropne starcia wojny. Całe narody giną. I my w ciągu tych ostatnich 100 lat jesteśmy świadkami, że to dosłownie wszystko się realizuje, moi drodzy. I w tym momencie Matka Najświętsza dała nam jako pomoc, aby temu zapobiec, przybędę prosić o poświęcenie Rosji, mojemu najpokalanemu sercu, przede wszystkim, aby przez to robić taki, jeśli tutaj papież z biskupami uznają moją moc i władzę, to ja pokazuję im moją moc i potrafię nawrócić cały ten naród. Nie do wyobrażenia, powtarzam, a to obiecała, jeśli tak robię. W tym momencie po prostu widzimy, jeśli coś takiego ma miejsce, to widzisz, jak ogromną moc Maria ma i może po prostu odwracać losy tego świata od wolnego spadu do piekła na to, że po prostu ten świat, nasz świat znowu wróci się, stanie się po prostu środowiskiem, atmosferą, albo krótko mówiąc Christianitas, porządkiem chrześcijańskim, kiedy ludzie spokojnie przygotują się do wieczności, władzy i pokoju. I to Matka Najświętsza obiecała, ale do tej pory nikt nie chciał jej słuchać. Teraz to rozumiecie, więc jeśli chodzi o nawrócenie, o poświęcenie Rosji, Matka Najświętsza chce tutaj pokazać swój cud i chce dokładnie właściwie pokazać, tu masz nastąpić taki porządek świata, który
kieruje się według Chrystusa, które poznaje Pana Jezusa Chrystusa, które właściwie zachowuje Jego prawa, Jego przykazania i podporządkuje się właściwie Jego woli i przyznaje się do Jego prawdy. I do tego Matka Najświętsza chce prowadzić. I po to ma być poświęcona Rosja. I tutaj niestety intencja papieża i biskupów jest, się tak powiem, niepokazana. Tu o tym, co Matka Najświętsza bardzo wyraźnie chce, nawet nie ma żadnej mowy. I dlatego jest po prostu ten akt dzisiaj wieczorem w pewnym sensie właściwie tak jest po prostu brakuje. Brakuje bardzo ważny element, być może najważniejszy. Jesteśmy przekonani, że Maria, Matka troskliwa i tak miłosierna, jednak po prostu robi swoje i za to mało i już praktycznie wielkie w oczach tych ludzi, którzy praktycznie już nic nie wierzą wobec co trwoga do Boga, jednak wracają, że do niej niewątpliwie daje bardzo dużo łask. Ale my, moi drodzy, musimy pamiętać o tym, co jest istotne w tej sprawie i rzeczywiste. To, co Matka Najświętsza naprawdę chce. Inaczej popadamy w pułapkę, jeśli być może, że tutaj potem będą takie łaski, ale jeszcze musimy zawsze pamiętać, że Niepokalane Serce musi triumfować. I teraz to jest właściwie najważniejsze. Na końcu tej wielkiej tajemnicy fatimskiej, którą właściwie objawiała 13 lipca, powiedziała, na końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Zapowiada, że pewnego dnia papież to rzeczywiście robi. Rzeczywiście robi, choć będzie to bardzo późno i prawie za późno, ale nigdy całkowicie za późno. Nie, nigdy nie jest za późno, aby Pan Bóg rozlewał przez Marię swoje łaski i swoje miłosierdzie. To są też słowa Matki Najświętszej. Więc z wielkim właściwie oczekiwaniem, z pocieszeniem, z wielkim przejęciem duszy patrzymy na to, co teraz się dzieje, ale zaangażujmy się całkowicie, moi drodzy. Jesteście młodzi, jesteście świeży, macie ogromne potęgi, macie siły serca i te siły serca koncentrować nie na te idiotyzmy tego świata, nie takie rozpraszające głupoty, które wam przedstawione są od rana do wieczora, ale koncentrować się na jedyne istotne, karmić wasz rozum, waszą inteligencję tymi rzeczywistościami. Wow, Matko Najświętsza, jesteś taka mocna, nie widziałam. Nawróciłaś cały naród jednym ruchem, nawróciłeś cały kontynent. Taki cuda dokonałeś, niesamowity. Tego nawróciłeś, tego umarłego wskrzesiłaś. W Lourdes tyle tysięcy cudów dokonałaś. I tutaj w Polsce, i gdzieś, i w Fatimie. To właściwie odświeży nas i pokazuje nam, gdzie jest ta prawda. I teraz, ufając jej, moi drodzy, to musimy, i to jest moja prośba na ten dalszy ciąg Wielkiego Postu, więc pościć będziemy raczej od tych głupich filmów, pościć będziemy raczej od nadmiernego używania komórki, telefonu komórkowego i komputera. I w tym wolnym czasie będziemy się bardziej zajmować się naszą matką, interesować się nią. Nie możesz kochać, czego nie znasz. Nie możesz powiedzieć, chłopcie, jeśli jesteś zakochany w jakąś dziewczynę i dziewczyna będzie pytać ciebie, czy myślisz tak się trochę o mnie? Tak, tak, w ostatnim tygodniu myślałam o tobie podczas 3 minuty. No, jeśli dziewczyna to słycha, to nie będzie po prostu właściwie bardzo zadowolona, prawda? No więc jeśli kogoś kocham, to jako po prostu myślę o nim cały czas. Ten kochany ponad uszu po prostu właściwie tak chodzi, po prostu ciągle po prostu marzy o swojej ukochanej i druga strona to samo. I tak jest nasze życie. A co to znaczy kochać Matkę Najświętszą i nigdy o niej nie myśleć? Żadne słowo życzliwości wobec niej nie mieć? I po prostu tylko takie zachowanie papugi, które coś tam otwiera swoje amen, to nic nie daje. I to nie pokazuje właściwie, że ona jest nam w jakikolwiek sposób interesuje nam. I to jest bardzo ważne, bo jeśli zaczynasz się zajmować nią, jeśli chcesz, dasz jej trochę czas i dajesz trochę końcówkę twojego palca,
to zobaczysz, jak ona realizuje jej obietnice fatymskie. Jeśli papież dzisiaj wieczorem powie, że w twoich rękach jest los tak naprawdę całego świata co do ustalenia powrotu pokoju, to my możemy powiedzieć, i w twoich rękach tym bardziej jest los mojego biednego, malekiego życia. Ty, Matko Najświętsza, ty jesteś gwarancją, że moje życie będzie udane. Ty jesteś gwarancją, że ja będę po prostu właściwie nie zginąć właściwie w nędzy duchowej i materialnej, bo ty mnie strzeżysz, ja tobie ufam, ja oddam się tobie. Jeśli chcesz patrzeć na tą straszną, czarną przyszłość, kiedy już nie wiesz, czy będziesz miał pracę, czy po prostu wszystko się wali, nikt tego nie wie, ale obawy są coraz większe, to wtedy moja Matka Najświętsza mówi, ale czego się boisz? Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która prowadzi do Boga. I pamiętaj, na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Co to znaczy zatriumfuje? Ten triumf, to jest zwycięstwo po walce. To jest osiągnięcie tego wspaniałego celu. Triumf jest niesamowita radość. To wiecie, po prostu właściwie jest to pokonanie wszystkich wrogów i dopełnienie i wypełnienie wszystkiego największą światłością, radością i pełnią. I to jest właściwie, co Matka Najświętsza obiecuje. My możemy tylko decydować, że chcę być po jej stronie, czy nie. Jeśli jestem po jej stronie, cokolwiek nie może być na świecie, będzie szczęśliwy. Będziesz szczęśliwy już teraz i na zawsze. I niczego nie boisz. Te osoby, które oddają się Marii, młode dziewczyny, młodzi chłopcy, które właściwie weźmą w serio, to są inni ludzie niż ci, którzy teraz boją się wszystkiego. Boją się śmierci dzisiaj wieczorem. Boją się, że dzisiaj wieczorem już nie ma prądu. Nie ma po prostu tego, co jeść. Patrz właściwie, co w gazetach piszą w tej chwili. To właściwie są tego strach, jak długo Polska może wytrzymać teraz, ile żywności będziemy mieli. I każdy po prostu tylko od lęku do lęku, od strachu do strachu idzie. I dlatego masz te przerażone i przerażone twarze coraz bardziej. A wobec tego my mamy ten pokój, my mamy naszą Matkę. I teraz, dzisiejszego dnia, w święto zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, kiedy ona stała się Matką Chrystusa i dała nam Chrystusa. W tym momencie, kiedy papież dokonuje tak ważny krok, takie ważne właściwie poświęcenie, nie bądźmy po prostu na samym szarym końcu właściwie, ale bądźmy jakby właściwie na pierwszym miejscu tych, którzy od waszych rodziców, od waszych wychowawców, kapłanów tyle miłości do Matki Bożej otrzymali. I tutaj cała ta kaplica, cała nasza szkoła tak naprawdę kulminuje w tym, Jezu, Mario. I w ten sposób, moi drodzy, proszę was, abyście kontynuowali ten Wielki Post, abyście dzisiaj wieczorem szczególnie poświęcali siebie po prostu i Rosjan niepokalanemu sercu przez tą piękną modlitwę, którą może zaznaczyć na internecie, na newsy, albo właściwie w naszym kościele, albo innymi modlitwami, abyście włączyli do tego aktu i oddali szczególnie hołd Matce Bożej, aby ona dała wam pokój serca i prowadziła was na końcu do wiecznego życia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.